Halo, halo, witam was moi kochani. Gdzie jest gra? Jest gra. Tak, i udało mi się wejść w to... Wbić się w tą nutę. Tak, witam was moi kochani bardzo serdecznie. Jestem Marcisławie, jesteście we, to jest Gothic. Czemu jest Gothic? Marcisławie, co to ma być? Jest godzina 20. Jest Gothic. Czemu jest Gothic? Ponieważ... Stało się tak, że zaczęliśmy obie serie, czyli Deponię i Gothica 3 w tym samym momencie, co nie jest za fajne. To sprawia, że mam w folderze z surówkami, z filmami mam miniaturę jednego odcinka i drugiego. I ja lubię miniatury nazywać od odcinka, od numeru odcinka, który to jest. Więc jak mam dwie miniatury pod nazwą 2, to wiecie, że nie mogę mieć tak. Nie mogę mieć dwóch plików tej samej nazwy. Chyba że są innego typu, ale to nie jest ale tutaj to jest nieważne. To są dwa obrazy. I w ten oto sposób dostajecie dzisiaj odcinek Goticzka dodatkowy, że Gothic miał jutro odcinek trzeci. I wtedy Deponia, żeby miała odcinek... też trzeci. Dobra, nieważne. Ten plan jest jakiś dziwny, muszę go jakoś troszeczkę inaczej rozegrać. Gdzieś w przyszłości może też się coś takiego zrobi. Nieważne. Tak, w poprzednim odcinku dostaliśmy się do Redok, do bazy najemników. Do bazy buntowników, znajdującej się pod takim leśnym obozem Drwali. Od góry tam już większość pozałatwialiśmy. Co my w ogóle mamy za questy? Znajdź Xardasa, czyli quest główny. To jest ważne. W tej części nie posiadamy opisów questów, takich normalnych jak w poprzednich częściach. To mnie bardzo wkurzało w tej grze. Na początku, że nie mamy normalnych... że nie mamy dziennika normalnego, w którym Bezi zapisuje swoje przemyślenia. Tylko mamy coś takiego. Czyli... log. Jego rozmowy z NPC-em. Co w sumie jest chyba równie przydatne. Dobra, w tym odcinku może powalczymy sobie na arenie. Przedem, żeby zobaczyć questy. Znajdź buntownicze podziemie w Cape Dan. Postaram się do tego doleźć na zakończenie odcinka. W Redok potrzebują kowala. Jeszcze dzisiaj, mam nadzieję, zrobimy. Daj Sebastianowi, magowi ognia, rośliny lecznicze. To tak hałasuje. Okej. To zaczniemy może jeszcze jeden questik, który polega na walkach na arenie. Wydałem ostatnie nasze punkty w siłę, przez co mamy siły 130. Jeżeli jeszcze zdobędziemy 3 levele, kurwa 3, to będziemy mogli nauczyć się nosić tarcze. Bo tak w tej części wprowadzono tarcze. Żeby nosić tarcze, to jak widzicie, trzeba mieć 100 zręczności, 150 siły i lepszą walkę mieczem. Czyli broń jednoręczną na drugim. I Boże, ile to jest wydatku. Gdybym w tym czasie chciał na przykład zdobyć pozyskiwanie skór. Bo wilcze skóry naprawdę są drogie, przydatne i hajs. Kogo my tu w ogóle ma? Ech, pogadajmy z tym gościem, z którym chciałem gadać. Gdzie on jest? Był tu taki duży, rosły chłop. Powściekali się, czy co, może śpi? Człowieku. Jest Norris. Czego chcesz? Ta zbroja będzie kiedyś moja. Kurwa, mówię. Walczycie ze sobą na arenie? To najlepszy możliwy trening. Niestety orkowie są podobnego zdania. Mają własne areny w każdym niemal mieście. Wysoko cenią wojownika, który zwycięża na arenie. I mam zamiar wygrać na każdej z tych aren. Później udać się do... na pustynię, do Warantu, gdzie... mają te najwspanialsze areny. I zostać mistrzem. Mistrzem mistrzów. Jak dokładnie wyglądają walki na arenie? Wyzywasz kogoś na pojedynek i spotykasz się z nim na arenie.
Walka zaczyna się, gdy tylko wejdziesz na plac boju. I to wszystko? Nie do końca. Istnieją dwie zasady. Po pierwsze, jeśli ktoś wyjdzie z areny w trakcie walki, przegrywa. Po drugie, walka kończy się, gdy jeden z walczących legnie na ziemi i się nie podniesie. Jeśli walniesz leżącego lub zabijesz przeciwnika, wszyscy będą ci to pamiętać. Rozumiem. Rozumiem. Co mam dla ciebie zrobić? Nasza kuźnia jest od wielu dni zamknięta, a walczyć z orkami trzeba tak samo często jak kiedyś. Jeśli przyniesiesz nam 5 paczek broni, bardzo się przysłużysz naszej sprawie. Chodzi o konkretne itemy, czyli konkretny item, paczka broni. Skąd wezmę 5 paczek broni? Tam, gdzie są orkowie, jest też i broń. Najczęściej nie potrafią się posługiwać orężem ludzi. Pakują go więc i magazynują. Rozumiem. No ale to też w Cape Town dopiero. Zajmijmy się wojownikami na arenie, włócznią, ponieważ zdobyłem włócznię. Włócznia jest dłuższa, zadaje troszeczkę większy damage, ale jest pewien problem, bo areny mają to do siebie, że jeżeli my wyjdziemy z obrębu areny, to przegrywamy. A jak przeciwnik wyjdzie z areny, to nie jest żaden problem. Broń długa ma to do siebie, tą swoją zaletę, że może nie jest najfajniejsza, najporęczniejsza, ale za to trzyma przeciwnika na dystans. Już chyba widzicie, co to jej nie gra. Jak wyjdziemy z przeciwnikiem za arenę, to automatycznie przegramy. Dobra, pierwszy chyba jest Koper. Hej, wyglądasz na osobę, której zdarza się oberwać. Co powiesz na mały pojedynek na arenie? A czemu by nie? Chcesz stanąć przeciwko mnie? Tak naprawdę to nie. Jesteś tu wśród przyjaciół. My ludzie musimy trzymać się razem w walce z orkami. Potrzebny mi trening, a ty wyglądasz na godnego przeciwnika. Nie mam pełni życia, więc najpierw się zregeneruję. Jest tu beczułka z wodą? Powinna być przy kuźni, ale jej nie ma. No cóż, no to najwyraźniej nie będziemy korzystać z beczułki z wodą, żeby się wyleczyć. Trzeba coś zeżreć. Zeżyjmy sobie może... Ile nam brakuje życia? Coś koło 58 punktów. A pieczeń wciągnę. Zachowam jej 10. Pieczony chrząszcz ja zawsze chętnie. Dobra, 10 pieczeni. Mam quest z tego, co mi się kojarzy na pieczeń. Spotkajmy się na arenie. No dobra, zobaczymy na co cię stać. Pokonaj Kopera na arenie, zobaczymy jak nam to pójdzie. Chodź tu. Dawno nie walczyłem. Mogę się bronić za pomocą broni dwuręcznej? Mogę. A, cios precyzyjny przebija się przez tarczę. Zwróci mnie zaraz. To nie może być prawda. Poszło. Plus 1 do siły. To ja teraz może zapiszę. Bo ja może bym mu podwędził oręż. Nie jestem pewien, czy on czasem nam nie będzie miał tego za złe, nie zauważy tego. Bo są w historii Gothica takie sytuacje, że jak się podwędziło sprzęt pokonanemu, no to miał do nas wąty za to. Moja kolej. Wygrałeś walkę. Dobra robota, masz talent. Jeśli będziesz kiedyś potrzebował towarzysza, który walczyłby u twego boku, pamiętaj o mnie. Tak, możemy dzięki temu mieć sojusznika, którego będziemy musieli eskortować. Jak graliście na przykład w Skyrima, to wiecie o co chodzi. Dlaczego takie rzeczy nie są zbyt fajne? Dodajcie do tego jeszcze, że on nie jest nieśmiertelny i zdechnie, jeżeli zdechnie. Tutaj jeszcze chciał się bić tej Joey. Gdzie on jest? Na twoim miejscu nie zapuszczałbym się zbyt głęboko do tych jaskiń. A co w nich jest? Co jest nie tak z tymi jaskiniami? Jeszcze ich do końca nie zbadaliśmy. Podobno gdzieś na wschodzie jest drugie wyjście. Niestety,
W jaskiniach po wschodniej stronie roi się od bestii. Aha. Czy tu przypadkiem nie było kiedyś kopalni? Możliwe, ale jeśli tak, to nic tutaj od lat nie wydobyto. Znaleźliśmy te jaskinie w takim właśnie stanie. Oczyściliśmy je tylko z różnych stworzeń. A, zanim zaczniemy grać dalej, ja bym chciał pokazać wam taką ciekawą rzecz. Bo dopiero teraz sobie o tym przypomniałem, jest tutaj coś takiego. O, poszukiwacz złóż. Zdolności kowalskie 15 są potrzebne i dzięki temu o 2 razy więcej wydobywamy złóż z... ze złóż. Czyli w tej części już nie tylko złoto możemy wydobywać, ale też i rudę. Czym się tu zajmujesz? Stoję na warcie. Obserwuję południowe wyjście z Redok. W wolnym czasie trenuję na arenie. Masz coś na sprzedaż? Pokaż mi swoje towary. Co on tu ma? Ostre strzały z kłów, zębów. Lepsze łuki. Fajnie. Łuk gońca leśnego, który nam dodaje myśliwy na grubą zwierzynę. Nie wiem co to daje, chyba jakieś bonusy do strzelania do zwierząt. Na razie to zostawię. A z nim sobie pogadamy. Zajmę się stworzeniami z jaskiń po wschodniej stronie. Oszalałeś, przybyszu? Lepiej się dobrze przygotuj, jeśli chcesz mieć jakiekolwiek szanse. No ja wiem co tam jest, więc... wiem, że muszę uważać. Chcesz się ze mną zmierzyć na arenie? Czemu nie? Mały trening nie zaszkodzi. Okej, dobra, to ja zapiszę. Walcz ze mną na arenie. Dobrze, ale pamiętaj, że to przyjacielski pojedynek. Spotkamy się na arenie. Oczywiście, przyjacielski. Czy ja bym ci kiedykolwiek... Przekonamy się, kto jest... ludzie. Walka. A, był szybszy. Prącie. Jeżeli dobrze mi się kojarzy, to... tak, kontrolem należy się bronić. Bo jak bronimy się prawym guzikiem myszki, uwaga! To przychodzi taki problem, że nie możemy... Nie podchodź i podszedł. Przyda mi się trochę. Jaki skurwul! Hajs mi ukradł. Nie, ja takie coś wczytuję. Przegrałem tylko dlatego, że chciałem przetestować, czy jak trzymamy prawym guzikiem obronę i idziemy w tył, to nadal nam się anuluje obrona. Bo pamiętam, że to był duży problem poprzedniej części. Duży problem tej gry. Walcz ze mną na arenie. Dobrze, ale pamiętaj, że to przyjacielski pojedynek. Spotkamy się na arenie. Okej. Przekonamy się, kto... Ej, ludzie! Walka! Broń się! Wolnij go! Broń się! O, są le... w sumie nie pamiętałem, że jest coś takiego jak lekki atak... Broń się! ...drzewcową. Ła! Pokazałeś mu! Kurwa! Nie jest to wcale proste. Gdzie on jest tutaj? Walcz ze mną na arenie. Dobrze, ale pamiętaj, że to przyjacielski pojedynek. Spotkamy się na arenie. Oczywiście, oczywiście, jak się piznę w tym głupi ryj. Przekonaj ludzie, walka. Co to było? Uwaga. Dobra. Broń się. Broń się! Ała, kurwa, ale zasięg. Dobra robota. Naprawdę nie chcę krzyczeć, bo jest dość późna godzina, ale no to kurwa, no.
Jeszcze raz ty pierdolony Joeyu. Dobrze, ale... Przekonamy się, kto jest silniejszy. Walnij go! Broń się! No kurwa! Uwaga! Walnij go! Dalej! Czekajcie, jak to szło? Człowiek kołowrotek, tak? Uwaga! Niemożliwe! Poszło! Poszło! Dobra, już mi się przypomniało, jak się robi człowieka kołowrotka. Zabieramy wszystko. Halabarda, duży oręż. Niestety zniszczona. Zdobycie halabardy niezużytej może być lekkim problemem. Halabarda niezużyta jest dość fajną rzeczą. Z tego co mi się kojarzy, halabardy można trzymać w ręce, jak nie trzymamy broni. W sensie, że jak nie jesteśmy w trybie walki, to nadal trzymamy halabardę tak przed sobą. W sensie tak opartą o ziemię, jak laskę. Włócznie chyba też tak powinniśmy trzymać, ale... Nie wiem. Niezła walka. Położyłeś mnie bez trudu. Proszę, weź tę miksturę leczniczą. Dzięki niej wyleczysz rany. Dzięki. Dobra. Kto jeszcze chce się ze mną napierdalać? No, panie Norris? Co jest? Aha. Człowieku. Ktoś jeszcze powinien chcesz? Chyba chcieć się ze mną czego bić. Chcesz? Nie? Pokaż mi swoje towary. No jak nie, to nie. No to w takim razie idziemy, ale najpierw oddam mu wszystkie śmieci, które mam. Dwie zużyte orkowe zguby, zwykły miecz, zardzewiały miecz, miecz dwuręczny. Co tu jeszcze? Tarcze. Zostawię sobie tylko tą dobrą. No i co to wszystko? Dawaj hajs. Pan nie ma imienia? Nie ma. Ktoś mi się jeszcze kojarzy, że tutaj powinien być. A na tej arenie dużo sobie nie ugramy. Jeżeli chcemy coś ugrać, to musimy walczyć na arenach u orków. O, z tego co pamiętam, w Cape Dan, czyli następnej mieścinie, do której się w sumie będziemy teraz udawać, można wygrać fajny miecz. To się chyba nazywa Miecz Mistrzowski. Master Sword. Widzę go blaski? Widzę go blaski. Ale co ja chciałem teraz? Ej, na serio nie pamiętam, co ja chciałem. A, sprawdzić, co nam dają te grzyby. Nic nie dają, ale mają fajną nazwę. Nikt nie wie, skąd wzięła się jego nazwa. Żabi korzeń. Może dlatego, że jest zielony. O, spulowałem jednego. Ej, oznacz mi go. Bro. A kurwa, mi przyjebał. Ja pierdolę. A przed goblinami można się bronić. O, było to co chciałem. Gotik i zaginione kości. Jak przeciwnik dostanie taki chociażby goblinek, na goblinku najbardziej to widać, jak dostanie silnym atakiem prosto w pysk, to łeb mu prawie odpada. Na szczęście skórę mają tytanową, więc ten łeb nie odpada, ale no do... Takie odległości między łbem a szyją się robią. W sumie po coś ja ten łuk mam. Nie chcę ich za bardzo pulować. Jeżeli dobrze się orientuję, nie ma headshotów w tej grze. O, jaki dobry goblinek.
Dobra, czas się przełączyć na włócznie. Kołowrotek śmierci. Aj, powiedziałem, że nie będę z tego korzystał. Za pomocą T się zabiera wszystko, czy U? Za pomocą U się włącza tryb pierwszoosobowy. Chyba za pomocą Y się zabiera wszystko. Tu nic nie spadło. Jeszcze jeden goblin. Dzika jagoda. Zawsze coś. Te pałki są zużyte, więc dają, mają tylko 7 obrażeń. Lite drewno. Te opisy ponoć są bardzo śmieszne, więc powinniśmy je od czasu do czasu czytać. Alko jagody. Mogę robić własną gorzołę. Rosa poranna. Ten chyba nie jest aż tak bezwartościowy jak żabi korzeń. No, daje 5 many. Jak się nazywa? Może przysłużyć do sporządzenia mikstury many. No bo w tej części mamy trochę więcej receptur na tą samą miksturę. Są receptury na miksturę many właśnie z rosy. Na miksturę many z... szczur czy... jaszczur. Dupę mu pomyliłem z przodem. Z pyskiem. Jeszcze może być niebezpieczny, spierdalam. Zaraził mnie. Jestem chory, widzicie? Teraz nam spada dość szybko. I muli. Bardzo szybko nam spada stamina i... zajebiście powolutku się nam ładuje. Chyba będę musiał wczytać. Nie mam lekarstwa na to, a nie chcę go kupować. Poza tym dość ciężko jest z znalezieniem go. Wczytujemy. Z większej odległości musimy go napierdalać. A mogłem kupić lepszy łuk. No nie, kurwa! Jeszcze raz. Pierdolwy. Ale dlaczego mi to robisz? Żeby on był chociaż problemem, ale nie. Problemem jest tylko jego taka jakby trucizna. Zabiję? Zabiłem. Okej, nic z niego nie wyciągnę, bo no nie umiem oprawiać gadów. A teraz możemy się zabrać w końcu za skrzynki. I to mi przypomina, że w każdym... Udało się? To jest nowe, to musiało wejść jakoś teraz na tym community patchu jebanym, że no, tracimy możliwość oswojenia zwierzęcia. Ja mogłem oswoić tego jaszczura. Że czasem nam się wytrych może złamać. Nie pamiętam, żeby takie coś było w poprzednich wersjach. Jest teleport do Redok. Błyskawica. Bo nie widzimy na spelach, jakie one są szkoły. Te takie dwie elki to jest szkoła Beliara. To coś to jest Adanos. Einos, nie pamiętam, jaki ma znak. O, kusza i to niezniszczona. Zajebiście. I to wszystko. Idziemy dalej. Zardzewiały topór bojowy. Zardzewiały miecz. I kolejny.
A zaklęcie telekinezy, które no może nie działa, może nie jest aż tak użyteczne jako sama telekineza, ale jako wykrywacz przedmiotów jest bardzo użyteczne. Ono w ogóle w tej części jest? Jest telekineza. Na 15 punktach pradawnej mocy, czyli prastarej wiedzy. Czyli dwa levele. Nie. Pojebało mnie. O, komar. Teraz nie ma problemu. Teraz mogę sobie odchodzić ile chcę. Nawet sobie trochę odbiegnę. Bo teraz nie spoluję strażników z obozu. No. Nadal nielutowalne, no cóż. Kto by się spodziewał? Korzenie magiczne. Kurwa, jak ta gra muli. Nie mam pojęcia dlaczego teoretycznie jest ten community patch. Może muszę parę opcji graficznych jeszcze zmniejszyć. O kurwa, dwa. Trzy! Chuj. Mogę być człowiek kołowrotek, ale sobie z trzema nie poradzę. Znaczy poradzę sobie z nimi, ale będę mieć problem pod tytułem to nie do końca. Bo wejdzie mi ta cholerna trucizna, choroba, czy jak to tam zwał. I zium. Kamień. Trafiony. Panowie bracia, zapraszam do tańca. Udało się. No już myślałem, że mnie ugryzie, zanim go dobiję. Wiecie, jakbym się wtedy wkurwił? Zwłaszcza, że nie zapisałem, gdy zabiłem poprzedniego. Okej. Dobra, zabiorę już te poranne rosy. W sumie skradanie się jest bardzo przydatne przy takich rzeczach, bo właśnie pomijamy tą animację podnoszenia, podnosimy wszystko jak leci. Demoniczny grzyb. Proszę, bym nie podniósł. Straszliwie cuchnie. On do czegoś jest używany? Do muchomorów? Do muchomorów. Do muchomorów to może być podobne, ale jest używany do... do wody? Bym się nie zdziwił. Jest parę takich specjalnych gatunków wody w tej grze i nawet są obiektami questów niektórych. Dobra, ja może bym się tak nie wałęsał, bo pamiętam, że gdzieś w tej jaskini, pod samym końcem siedzi pełzacz. To jest taki może troszeczkę spoiler, ale cóż. To jest ważna informacja. Podnosimy dalej, zbieramy, później to sprzedamy. Tej skrzyni chyba nie otworzę. No nie otworzę chyba, że mam zaklęcie otwierania zamków. Nie mam. Weźmy się... Za ciężkie. Właśnie, muszę nauczyć się otwierać trudne skrzynie. Ile to wymaga ode mnie punktów? Trudne skrzynie 30 do zdolności złodziejskich, 2 levele i to plus samo otwieranie, czyli 3 levele. Chciałbym się tego nauczyć jak najszybciej, ale żeby nie kolidowało za bardzo z samym przejściem gry. I tutaj coś jest? Jakiś potwór? Jest. Czai się za ścianą. Mam tylko 9 strzał.
Mam 6 strzał, nie mogę ich zmarnować. Uff! Się może ciepło człowiekowi zrobić? 4 strzały mi zostały. I na szczęście nas nie dziabnął. Ktoś może powiedzieć, Marcisaj, co to odpierdalasz z tym komentarzem, jakiś taki dziwny jest. Jest audiodeskrypcja dla osób niepatrzących. Nie niesłyszących, niepatrzących. O, jest to bestia. Ale okej. Mamy już za sobą walkę z jaszczurami, więc nic nam nie nałoży choroby. Jak zauważyliście, to... Jak zauważyliście, to ataki zabierają nam też kondycję. Zapomniałem, że cholernik się broni. Co jest, kurwa? Musimy go jakoś wykiwać. Kurwa? Musimy wejść wyżej. Jak będziemy mieć high grandy, to wygramy, pamiętajcie. Teraz jesteśmy na szczycie, a ten, kto jest na szczycie, wygrywa. Zjebałem sobie całą wytrzymałość. No chuj! W co ja uderzam? Ładować wytrzymałość. I od czasu do czasu można też troszeczkę pobiegać, gdzie on... Wygrywamy! Broni się, skurwiel. Jest, zabiłem! Plus 1 do zręczności, plus 20 do... no... reputacji w redok. Ciężką skrzynię otworzę? Otworzę. Jest telekineza. Telekineza nie pozwala otwierać zamków. Szkoda. Coś mi się kojarzy, że gdzieś tutaj jest otwieranie zamków. Nóż asasyna. 35 obrażeń za to zatrucie. Magiczna ruda, trochę złota i mikstura. No cóż, zawsze coś. Ważne, że udało nam się oczyścić tunel, dzięki czemu mamy tylne wyjście. Z którego mam zamiar troszeczkę pokorzystać. Grabie, szczotka, monety, chochla, nóż, łopata, złoto. Tutaj widzę, ktoś zeżarł karawanę. Albo pozostałości po kopalni, też zeżarte. Która jest godzina? 6 rano. Naprawdę w Gotyczku są piękne widoczki, w sensie takie to światło. Tam jest więcej trupów. Już zobaczę sobie te trupy. Łyżka, piła, srebrny kielich. Łopata. Szkatuła. Wszystko? Wszystko, wracamy. Jeszcze pozbieramy sobie te tutaj ziela lecznicze. 34 minuty, no to jak wrócimy, to będzie idealnie czas. Chociaż nie wiem, czy chcę teraz wracać, bo mógłbym teoretycznie wrócić, gdy sprowadzę kowala, chociaż ja chcę wrócić. Wydać jeszcze tych parę punktów w siłę może. Bo to może być problem. Żeby zdobyć kowala, to musimy najpierw troszeczkę powalczyć. Bo nikt nie odda dobrego... O! Zadzewiały miecz. Parę złotych. Zbieram złom. Magiczne korzenie.
Właśnie co jeszcze mamy parę zaklęć, których sobie uzupełniliśmy teraz. Mamy no tą trzy kule ognia, stare dobre kule ognia, że tam ogniste kule, jest fala płomieni. Ile ja mam many? 100. To w sumie nawet dobrze. Bo będę mógł wszystkiego użyć. Jest jeszcze błyskawica, lanca z czystej energii, lodowy pocisk, czyli też lodowa lanca. Mgła. Wokół bohatera tworzy się obłok mgły, który kryje go przed wrogami. To jest w ogóle użyteczne? Nie wydaje mi się, ale niech będzie. Nie wiem, czy jak stworzę sobie taką mgłę, to przeciwnicy... O, widzicie, Joey w tym momencie trzyma halabardę. No, nie trzyma jej jako broni, tylko trzyma ją po prostu, zamiast na plecach, w ręce. Dobra rzecz. Obracaję sobie może troszeczkę, albo za chwilę. Działa, że do Joey'a chciałem podejść. Południowe wyjście z Redok zostało oczyszczone. Udało ci się pokonać te bestie? Niesamowite. To mi bardzo ułatwi pracę. Dziękuję. Masz tu kilka złotych monet za fatygę. Dziękuję. To mi przypomina, że mam jeszcze parę questów do oddania na górze. Ktoś chciał 10 kawałków pieczeni, ktoś chciał 10 roślin leczniczych. Marlot, chciałeś pieczeń? Lepszego do roboty. No nie do końca. A co ty w ogóle masz? A no tak, zapomniałem, nic. Ale Seba coś ma. Seba najlepszy bimber na dzielni kręci. Oto twoje rośliny lecznicze. Wspaniale. Teraz mogę się z tobą podzielić moją wiedzą. Mam 250 doświadczenia plus 1 do alchemii i w ogóle. Opowiedz mi więcej o artefaktach pradawnych. Orkowie mają obsesję na punkcie poszukiwań tych cennych relikwii. Każdy handlarz w tej krainie to wie, więc żąda za nie odpowiednio wysokiej ceny. Wiele artefaktów również dla nas, magów, ma wielką wartość. Jak na przykład ogniste puchary. A z ognistymi pucharami to będzie długi quest. Cóż w tych ognistych pucharach takiego specjalnego? Ogniste puchary są niezwykle stare. Od dawna uważano je za zaginione. Mówi się, że posiadają potężne właściwości magiczne, ale nie jestem ekspertem od tych spraw. Jeśli znajdziesz jakiś ognisty puchar, zanieś go moim braciom, do Nordmaru. Od nich dowiesz się więcej niż ode mnie. Tak, nowe zadanie: odzyskaj wszystkie ogniste puchary magów ognia. Te zadania tutaj troszeczkę brzmią bardziej tak Skyrimowo. Mimo, że wyszły przed Skyrimem, że no właśnie zasłyszymy coś tam gdzieś, jakieś ogniste puchary, kiedyś coś takiego istniało. Boom, quest, zdobądź wszystkie ogniste puchary. To zupełnie tak, jakby ktoś nam kiedyś opowiadał o Pokemonach, a nam wyskakuje od razu quest, zapala nam się lampka i wiemy, że od dzisiaj chcemy zdobyć wszystkie Pokemony. Właśnie chcemy złapać je wszystkie. Tak po prostu. Nóż, piła, młotek, młot, trzon i głowica. Okej. Grabie. Możemy używać grabi jako broni. 15 obrażeń. Lutnia wymaga talentu, no to się jej pozbywamy, my talentu nie mamy. Chochla bez porządnej chochli nie upiechcisz sobie smacznego dania w kotle. Tak, albo jak to w Dark Souls 2. Bez chochli nie zrobisz kozackiego filmu, na którym zabijasz bossa chochlą. Co tu jeszcze chce się pozbyć? Zachowam te niektóre rzeczy. Tego się pozbędę, tego się pozbędę. Tego na pewno. Jedną kuszę normalną i tą orkową. Wszystko? No chyba wszystko. Daj mi złoto. Wiecie, jak to kiedyś się mówiło, daj mi złoto, a znajdę tego handlarza. Czy mogę się nauczyć strzelać z kuszy?
Mogę, to nie jest żaden problem. Ale chyba nie chcę. Przynajmniej jeszcze. Zasmuciła mnie ta tarcza. Ej, trochę sobie poczekamy. Dobra, idziemy na górę. Chwilę trwaj. Ej, ty! Co się tak skradasz? Żeby popodnosić grzyby, no chopie. Jak ktoś jest na kolanach, wcale nie znaczy, że się skrada, tylko no zbiera grzyby. Grzybiorza nie widziałeś? No najwyraźniej nie widział grzybiorza. Ostrożnie, bo z tego co mi się wydaje, jak podejdziemy skradając się i zagadamy, to spróbujemy gościa okraść. Chociaż... Nie pamiętam i nie chcę próbować. Pokaż mi co tam masz. Towary. Pokaż kotku, co masz w środku, a w środku masz zbroję. Taką zbroję to ja bym sobie założył. Telekineza się przyda. Mgłę wywalam. Tresowanie zwierząt. Spróbuję sobie jakoś zarobić na tą zbroję. Nie mam mowy. Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godzien. O, tutaj mają halabardę. Ale duży oręż trzeba mieć. Strzał bym też sobie nakupował. Tyle możliwości. Zbędę się tylko AOE. Leczenie innych. Nie mam zamiaru leczyć innych. Czy to są zaklęcia leczenia choroby? Nie, to chyba po prostu leczy, tak. Uzupełnia życie do maksimum. Żabie korzenie się wyrzuci, jak są bezużyteczne. Mamy sporo tych rzeczy, które dają nam... O! Demoniczne grzyby też nam nic nie dają w tym momencie. Mamy sporo rzeczy, które dają nam na stałe jakieś efekty. Na przykład chociażby tego tutaj ognistą jagodę, która daje manę. Ziele pancerza, które daje 2 do wytrzymałości. Nie do życia, do wytrzymałości, do staminy. Szczaw królewski, który jest potrzebny, żeby je pichcić. Co tu jeszcze? Gorzołki. Pozbędę się trochę. Zostawię sobie 10. Gorzołka jest potrzebna. Orkowie lubią gorzołkę. Zresztą kto nie lubi. Okej. Okay. Co, dasz jesteś mi to? W porządku. O nie stać mnie jeszcze. To myśmy odłóż to. Daj mi hajs. Brakuje nam jeszcze troszeczkę. Troszeczkę. Dobra, bierz jedno, a nie dwa. Jesteś chciałem sobie jeszcze. W porządku. Jeszcze sobie hełm chciałem zabrać. Hełm 2000, idź pan w chuj. Handel. Uff. Ale pancerz nam się przyda. Wyrobiona. Lekki pancerz buntowników. Wyrobiona głównie ze skóry dzika, jednak znajduje się tam również metalowe wzmocnienie. Przestań się obijać. No, już troszeczkę lepiej wyglądamy. Jakiekolwiek mamy wzmocnienia. Nie kupię sobie nic, ale przynajmniej mam rzeczy. Uważaj na siebie. No, będę uważał. Ale wiecie, chłopaki, coś za coś. Ja teraz zrobiłem, jak kupiłem od was zbroję, to wy mi dacie się okraść. Ciebie to nie obchodzi. Łuk, kusza, leczenie trucizny, fajnie. Chochla i 2 wytrychy, no fajnie. Lepiej się nie wtrącaj. Dobra. I tutaj zakończymy ten... Zakończymy ten odcinek, czy nie? Geldorf? Nie. Kończymy.
zapisuję coś, co mi się ubzdurało z tą pieczenią, to ja nie wiem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak, i zobaczę w kolejnym. Wiem, sam sobie to wmówiłem w ostatnim odcinku. Zobaczenia w kolejnym odcinku, kochane dzieci Boże.